Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry państwu. Zapraszam na raport na dziś. Prezydent Wołodymir Załański jest dziś w Polsce, gdzie spotyka się z polskimi władzami i ukraińskimi uchodźcami. Jakie będzie przesłanie tej wizyty dla jednych i drugich? A w Moskwie śledztwo w sprawie zamachu na prokremlowskiego blogera i ostrzeżenia przed skutkami wstąpienia Finlandii do NATO. W Nowym Jorku wielki spektakl polityczno-medialny, czyli przesłuchanie byłego prezydenta Donalda Trumpa w sprawie 34 przypadków fałszowania dokumentów biznesowych. Trump nie przyznaje się do winy i twierdzi, że oskarżenie jest motywowane politycznie. Czy dowody wobec byłego prezydenta wystarczą, by sąd podzielił zdanie prokuratora? I czy cała sprawa rzeczywiście osłabi Trumpa politycznie, czy wręcz przeciwnie? O tym w raporcie na dziś 5 kwietnia 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, programu, który istnieje dzięki słuchaczom. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raport rosiaka Adres naszej strony raportostanieświata.pl. świata.pl Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim pierwszym gościem jest Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co przyjeżdża prezydent Zołoński do Polski? Myślę, że z dwoma przesłaniami. Po pierwsze, żeby podziękować za dotychczasowe wsparcie, a po drugie, żeby poprosić o więcej. I pewnie to będzie taki ważny sygnał, jaki on dzisiaj w przemówieniu na Zamku Królewskim wyśle, mówiący, bardzo Wam dziękujemy, jesteście jednym z najbardziej oddanych i wiernych przyjaciół Ukrainy. Ale to cały czas jest za mało, dlatego że Ukraina jeszcze wojny nie wygrała. A jeśli mają wygrać, co jest także w waszym interesie, pewnie to stanie zniuansowane, nie w taki dosłowny sposób, to potrzebujemy w dalszym ciągu wsparcia. Dzieje się to, co musiało się stać, to znaczy, w tych stosunkach polsko-ukraińskich pojawiają się zadry, one nie po raz pierwszy się pojawiają, bo pamiętamy historię sprzewodowa, która. Powiedzmy sobie szczerze, do tej pory nie została wyjaśniona, i nie wiem, być może w trakcie tej wizyty również jakieś informacje w sprawie tego incydentu będą miały miejsce. Mówię, incydentu, no ale pamiętajmy, że tam ludzie zginęli, prawda? Jakie są te kanty, które wymagają wygładzenia, jeśli w ogóle są, w stosunkach polsko-ukraińskich w tej chwili? Te kanty są, czy też zadry, jak pan dyrektor, redaktor powiedział, ale to, że one są, to jest naturalne. Między każdymi sąsiadami są różnego rodzaju napięcia. Znaczy, żadne relacje sąsiedzkie nie są od nich wolne. W przypadku Polski i Ukrainy, no to są sprawy, po pierwsze, historyczne, które nie są załatwione, i myślę, że wojna też nie sprzyja ich załatwieniu. Tutaj myślę, że powinniśmy się uzbroić w cierpliwość, bo. Państwo, które jest w stanie wojny egzystencjalnej, uczciwego, głębokiego rachunku sumienia po prostu nie zrobi. Druga sprawa to są kwestie... Czyli nie powinniśmy liczyć na to, że sprawy związane z Wołyniem będą poruszone w trakcie tej wizyty? Myślę, że będą, ale nie wiem czy publicznie. Że zdziwiłbym się, gdyby to zostało poruszone to publicznie. Zbliża się okrągła 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Myślę, że może jakieś gesty strony ukraińskiej padną, natomiast nie spodziewałbym się znowu zrobienia rachunku sumienia, czy też powiedzenia czegoś, a co czekamy od, od wielu, wielu lat. No i druga sprawa, ten drugi wymiar to są kwestie gospodarcze, gdzie kwestia rywalizacji między producentami żywności z Polski i z Ukrainy, ona jest i ona będzie, ona będzie narastać. I to, że od roku Ukraińcy mają otwartą nie mają granicy celnej do, do Unii Europejskiej. Część ukraińskiej żywności, zboża osiada w państwach ościennych, także w Polsce, co w no, negatywny sposób odbija się na producentach rolnych w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji, w Rumunii i tak dalej. To jest coś, co już jest problemem i to pewnie problem, który będzie, będzie rósł. Natomiast mimo tych zadr, ja mam wrażenie, że jednak znacznie większy jest ten obszar interesów wspólnych, który, na, który nas łączy, a nie dzieli. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i kwestia przyszłości Regionu po, po wojnie. No, właśnie, może o tej drugiej kwestii porozmawiajmy, bo pojawiają się takie głosy, że Polska owszem jest krajem, który w sposób no, rzeczywiście spektakularny pomaga Ukrainie, ale poczekajcie, poczekajcie, mówią krytycy: jak przyjdzie do odbudowy, to znowu znajdą się tam Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, a Polacy będą hubem transferowym. Tak jak teraz Rzeszów jest hubem transferowym, to zostaniemy tak samo hubem transferowym dla tych wszystkich firm, które będą zarabiać na odbudowie Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że będą Niemcy i będą Francuzi i Brytyjczycy i Amerykanie, ale ja też nie mam wątpliwości, że będą Polacy. To znaczy projekt odbudowy Ukrainy, który się jeszcze nie zaczął i nie wiadomo, kiedy się zacznie, poza jakimś punktowym odbudowaniem zniszczonych szpitali, przychodni lekarskich czy szkół, bo to jest oczywiście konieczność. Natomiast na większą skalę, dopóki ta wojna trwa i nie ma bezpieczeństwa zapewnionego na Ukrainie, dopóty nie ma mowy, aby jakiekolwiek większe środki międzynarodowe na Ukrainę mogły popłynąć. Natomiast jak już do tego dojdzie, a kiedyś do tego dojdzie, chociaż pewnie poczekamy o to dłużej niż krócej, to mam wrażenie, że skala tego projektu będzie tak ogromna to są setki miliardów dolarów, które będą do wydania w relatywnie krótkim czasie powiedzmy, dekady że Wystarczy dla wszystkich, także dla polskiego biznesu i myślę, że też nie doceniamy polskiego biznesu. Jak sobie popatrzymy na ostatnie 30 lat rozwoju gospodarczego Polski, to jest, to jest oczywiście gigantyczny sukces, którego, który częściej doceniają osoby spoza Polski niż, niż, niż sami Polacy. Więc mam wrażenie, że polskie struktury biznesowe, polscy przedsiębiorcy, oni też w tym kierunku działają i działać będą, niezależnie od działań polskiego rządu. Czy ma to jakieś znaczenie, że do tej wizyty dochodzi dopiero teraz, kiedy prezydent Załański odwiedził już kilka krajów zachodnich, które pomagają Ukrainie? Myślę, że to jest to, to coś, co oczywiście zwraca uwagę mediów i słusznie. To, że prezydent Zeleński z pierwszą wizytą poleciał do Waszyngtonu jest naturalne, dlatego że bez Stanów Zjednoczonych, bez wsparcia militarnego, ale też roli przywódczej no jest, jest oczywistością, że dzisiaj Ukraina byłaby w znacznie, znacznie gorszym miejscu. Potem był w Brukseli, to też jest trochę naturalny kierunek wizyty, no bo Ukrainie zależy na tym, żeby mimo wojny dalej integrować się z Unią Europejską. Natomiast y, zwróćmy też uwagę, że to jest pierwsza oficjalna wizyta, oficjalna, nie robocza prezydenta no był w Wielkiej Brytanii. Na przykład. Ale także z wizytą roboczą. Mhm. On był, to, były, to były dwa jego wyjazdy zagraniczne: Waszyngton jako pierwszy i potem połączenie Bruksela i, i, i Londyn. Więc to że, to, że on z pierwszą oficjalną wizytą, towarzyszy mu małżonka, przyjeżdża do Warszawy, myślę, że to jest ważny, ważny symbol polityczny i on to pewnie powie dzisiaj, że Polska jest ważna i naród ukraiński jest, jest Polsce, Polsce wdzięczny. Myślę, że też. O, on i jego otoczenie rozumieją też pewną wrażliwość polską, jeśli chodzi o to, że my, my jednak lubimy, jak to inni podkreślają, ile my żeśmy dla tej Ukrainy z, z, zrobili, jakie koszty ponieśliśmy, więc tak, żebyśmy chcieli, żeby strona ukraińska to doceniała. Porozmawiajmy jeszcze o terminie tej wizyty, bo to się dzieje w momencie, kiedy mamy trochę dziwną, nie wiem czy dziwne to jest odpowiednie słowo, no trudną sytuację na froncie, prawda? Mamy obronę Bachmutu, mamy ciągłe Przypominanie o tym, że Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy i połączenie tych rzeczy wraz właśnie z, jak rozumiem, pewną ofensywą dyplomatyczną, która tutaj w Polsce nastąpi i która będzie polegała na przypominaniu, że Ukraina potrzebuje broni, potrzebuje ciągle wsparcia. Czy to wszystko składa się na obraz dyplomatyczny tego, co się dzieje w Warszawie dzisiaj? Myślę, że się jak najbardziej składa. To jest rzeczywiście newralgiczny moment tej wojny, bo z jednej strony od pół roku mamy pewien, pewien pad, pewną stagnację. Żadna ze stron nie jest w stanie, Rosjanie nie są w stanie pójść do przodu, a Ukraińcy nie są w stanie odzyskać terytorium, które stracili. Aczkolwiek w, w powietrzu wisi ukraińska kontrofensywa, do której Ukraińcy się dłuższego czasu przygotowują. Gdzieś tam w obwodzie trzymają doborowe jednostki i cały czas zbierają sprzęt z zachodu. Z jednej strony mówią, że tego sprzętu jest za mało, ale z drugiej strony wysyłają cały czas sygnały, że ukraińska kontrofensywa jest kwestią czasu. E I ona pewnie jest kwestią czasu, tylko że ona też będzie niezwykle ryzykownym krokiem politycznym, ale przede wszystkim wojskowym, dla dla Kijowa, bo Czy to jest tak by... jak mówił prezydent Czech, że Ukraińcy mają jeden strzał, jedną szansę, jeśli kontrofensywa okaże się nieskuteczna, to zebranie tej dynamiki wojennej, dynamiki militarnej oraz dynamiki dyplomatycznej, aby utrzymać wsparcie będzie bardzo trudne? Prezydent Czech jest też generałem, nawet i się emerytowanym. I myślę, że wie, co mówi. Ja nie jestem ekspertem od spraw wojskowych, więc bazuję na mądrzejszych ode mnie. I wszyscy właściwie mają pewien jakiś wspólny mianownik. Wszyscy mówią, że rzeczywiście będzie jeden strzał. I to, czy Ukraińcy trafią w dziesiątkę i będą w stanie siły rosyjskie no, na tyle pokonać, żeby... Choćby przeciąć, czy może nie choćby, albo aż właściwie, przeciąć korytarz, jaki łączy dzisiaj Rosję z Krymem, pójść w stronę Melitopola, bo to jest chyba ten najbardziej naturalny kierunek uderzenia, no to od tego będzie zależało przyszłość tej wojny także dalsze wsparcie. Znaczy, Zachód dzisiaj czeka na sukcesy ukraińskie. Jak się okaże, że tych sukcesów nie będzie, to te głosy dzisiaj, które nie są jeszcze dominujące, mówiące, że Ukraina nie ma szansy wygrać wojny z Rosją, zrobiła więcej niż ktokolwiek od niej oczekiwał. Ale no, rzadko kiedy z tym gigantem militarnym ktoś może, ktoś może wygrać, więc tego typu głosy staną się głosami wręcz dominującymi. Myślę, że taka potencjalnie nieudana kontrofensywa, oby ona nie była nieudana. Ona też płynie na morale społeczeństwa ukraińskiego, które z jednej strony wie, że nie ma wyjścia, bo to jest dla nich wojna egzystencjalna w takim bardzo fizycznym poczuciu tego słowa, ale z drugiej strony, gdyby się okazało, że nie ma sukcesu militarnego i Ukraińcy nie tylko nie odzyskują ziemi, ale tracą doborowe jednostki sprzęt, no to wobec tej sytuacji Ukraina będzie w znacznie, w znacznie gorszym położeniu. Co to znaczy sukces kontrofensywy? My jesteśmy w stanie w tej chwili już zdefiniować, o co chodzi? Myślę, że choć głównie odzyskanie przynajmniej istotnej części ziem, które Ukraińcy stracili po 24 lutego, czyli dużej części Donbasu, no nie wiem czy, czy, częściowo, również. czy częściowo da się odzyskać Krym czy nie, to jest sukces tej koncepcji. Myślę, że na tym etapie nikt na to realnie nie liczy, chociaż Krym się regularnie pojawia w narracji politycznej zameńskiego i jego ludzi, ale to chyba trochę na zasadzie, żeby Ku pokrzepieniu serc. Myślę, że jeśli uda się odzyskać to, co Ukraina w ciągu ostatniego roku straciła, to będzie ogromny sukces, który sprawi, nikt nie lubi przegranych, wszyscy lubią tych, którzy zwyciężają. Gdyby się okazało, że armia ukraińska, siły zbrojne Ukrainy będą w stanie odzyskać choćby dużą część terytorium, które straciły, no to sprawi, że poziom wsparcia będzie kontynuowany, ale też pewna dobra atmosfera, która no, no jest wokół Ukrainy, ciągle jeszcze jest wokół Ukrainy, ona stanie utrzymana. Jeszcze słowo na temat Bachmutu, bo cały czas o tym rozmawiamy, ale chciałbym być może, żeby słuchacze też zrozumieli, dlaczego Ukraińcom zależy tak bardzo na, na utrzymaniu tego miasta, mimo że no wielu wojskowych wskazuje, że to po prostu nie ma sensu, że ofiara, którą Ukraińcy płacą za to, ofiara w ludziach, ofiara w sprzęcie, ofiara w wysiłku wojennym jest tego nie warta. Dlaczego Bachmut jest tak ważny? Bo Bachmot stał się symbolem politycznym tej fazy wojny trochę na życzenie Kijowa, bo to Kijów. Tak wysoko podniósł stawkę, mówiąc, że nie oddamy już teraz ani piędzi ukraińskiej ziemi. Możemy tylko przejść do przodu i odzyskiwać to, co jest nasze. Z drugiej strony, Krems Kijów sobie zdaje sprawę z nastrojów w społeczeństwie ukraińskim. Znaczy, Ukraińcy są zdeterminowani, wierzą w zwycięstwo. to Wszystkie badania pokazują, że Ukraińcy wierzą w to, że są w stanie. No coś, co pewnie ponad rok temu było niemożliwe do wyobrażenia, czyli nie tylko obronić swoją niepodległość, ale też odzyskać, to, co, to, co jest ich. Na to się z kolei nakładają pewne oczekiwania, także jeśli chodzi o zachód. To znaczy, Zachód, mimo tego, że z jednej strony nieformalnie krytykuje Ukraińców, mówiąc, że e, czy obrona Bachmutu jest warta życia tych tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy tam, tam zginęli. Myślę, że Załański, który trochę jest zakładnikiem pewnych, pewnych oczekiwań społecznych, które sam rozbudził, nie ma dzisiaj wyjścia. I on po prostu, on i jego generałowie postawili sprawę jasno, czy Bachmut jest ukraiński i Bachut musi być ukraiński. Rosja rozmieści broń nuklearną na Białorusi. Co to znaczy? Co to zmienia? Myślę, że zmienia to paradoksalnie nie tak znowu wiele, dlatego że to jest głównie demonstracja polityczna na użytek e, Zachodu. Pamiętajmy, że broń rosyjska nuklearna jest w Kaliningradzie, czyli również blisko granicy polskiej, granic natowskich. Rosjanie w ostatnim czasie też prowadzą zmasowaną operację psychologiczno propagandową na użytek elit zachodnich, społeczeństw zachodnich, przekonując właśnie znowu, że to jest wojna, której Ukraina nawet ze zwalnym wsparciem Zachodu nie jest w stanie wygrać. To jest taka trochę próba robienia dobrej miny do złej gry, pokaz pokazywania przez Rosję jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby tą wojnę za wszelką cenę, niezależnie od tego, ile set tysięcy żyć żołnierzy rosyjskich przyjdzie nam położyć, to Rosja tą wojnę wygram, wą Rosjanie. Dlatego też doszło do zbicia tego amerykańskiego drona nad. Morzem Czarnym, czy właśnie do deklaracji Putina, mówiącej, że będzie, ale zobaczmy też kiedy będzie, w drugiej połowie roku. Kreml Krem wysyła sygnał do elit zachodnich, mówiący, mamy jeszcze czas na dyskusję, mamy czas na negocjacje. Zamach na rosyjskiego blogera Władlena Tatarskiego i aresztowana Daria Trepowa, osoba, która prawdopodobnie przyniosła tę bombę do kawiarni w Sankt Petersburgu. Czy my coś sensownie możemy powiedzieć o tym zamachu na, na tym etapie? Myślę, że mamy dwie główne linie interpretacyjne. Służby ukraińskie, które być może wykorzystały nie do końca świadomą osobę, co, co, co ona wnosi na, na, na salę, do tej kawiarni. Też według informacji miał być Prigorzyń, czyli szef grupy Wagnera, brać udział w tym spotkaniu. I to byłby ten motyw, gdzie Ukraińcy rzeczywiście pewnie chcieliby go zlikwidować, bo gdyby doszło do, do zamordowania w ten sposób Prigorzyna, to byłby na pewno duży także propagandowy sukces ukraiński. Ale ten drugi ślad interpretacyjny, to jest jednak jednak coś, co nie możemy wy, wy, czego nie możemy wykluczyć, to są różne rodzaje porachunki wewnętrzno-rosyjskie. Gdyby tak się rzeczywiście okazało, no to pytanie, co to nam mówi na temat yy, różnych, różnych grup w, w rosyjskiej elicie władzy. A co nam mówi członkostwo Finlandii w NATO? To znaczy, pytam o to dlatego, że chyba tak na pierwszy rzut oka, oprócz wielu innych rzeczy, które nam to wydarzenie mówi, o wzmocnieniu NATO, o tym... Jak silny sojusz staje się dzięki no, tej wspaniałej armii fińskiej dysponującej znakomitym uzbrojeniem, przygotowaniem do wojny, to to jest, jakby na to nie patrzeć, nieprawdopodobna kompromitacja polityczna Putina. Tak dramatycznie zła kalkulacja w Rosji chyba muszą ludzie to widzieć. To nie jest tak, że propaganda wszystko przykryje. To jest na pewno porażka strategiczna rosyjska, to, że Finlandia zrezygnowała ze swojego wcześniejszego statusu i zdecydowała się dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to jest tylko niewielki wycinek serii porażek strategicznych, jakie Rosja w ciągu ostatniego roku odnosi. I one może niekoniecznie są bardzo publiczne, ale jak zwrócimy uwagę na przykład na to, co robią elity w Kazachstanie czy w państwach Kaukazu Południowego, to, to mam wrażenie, że wszędzie, wszędzie jest ucieczka od Rosji, wszędzie jest przekonanie, że ta wojna zdecyduje nie tylko o przyszłości państwa ukraińskiego, ale także całego, całego regionu, więc nie, bardziej formalnie, nieformalnie, ale dzisiaj mam wrażenie, że ogromna część, pewnie poza elitą w Mińsku polityczną, kibicuje zwycięstwu ukraińskiemu, stając sobie sprawę, że to będzie to wydarzenie, które zapoczątkuje zupełnie nową epokę polityczną w tej części świata. A od strony militarnej Rosja też nie jest w stanie nic zrobić. No nie przeniesie teraz połowy armii na granicę z Finlandią, bo jest zajęta wojną w Ukrainie. No to Nie, nie ma tak. takiego ruchu w zasadzie, który byłby w jakikolwiek sposób niebezpieczny, w jakimkolwiek stopniu zagrożeniem dla sojuszu. Dokładnie tak. I zwróćmy też uwagę, że mówimy o Bachmucie, o tym, że linia frontu stoi w miejscu. Od sześciu miesięcy. Mimo tego, że Rosjanie ogłosili mobilizację, ją przeprowadzili i prawdopodobnie mają również serię mniejszych ukrytych mobilizacji. A mimo tego, mimo tego, że mają przewagę sprzętową bardzo widoczną po swojej stronie, nie są w stanie frontu przerwać. To znaczy, ta ofensywa rosyjska, która była zapowiadana od, od dłuższego czasu, ona tak naprawdę ma miejsce cały czas, czy miała miejsce w ostatnich kilkunastu tygodniach. Sukcesu nie odniosła. Bardzo dziękuję Wojciech Konończyk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Donald Trump został jako pierwszy prezydent w historii aresztowany i postawiony przed amerykańskim sądem pod zarzutem fałszowania dokumentów biznesowych. 34 zarzuty postawione prezydentowi przez prokuratora z Manhattanu odnoszą się do sprawy wypłacenia przez Trumpa za pośrednictwem jego prawnika, byłej gwieździe porno, z którą Trump miał romans. Pieniędzy w celu utrzymania romansów w tajemnicy. Były prezydent nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że cała sprawa to spisek demokratów i prokuratora, który osobiście go nienawidzi. Nasz kraj zmierza do piekła, podsumował Donald Trump w przemówieniu do swoich zwolenników w posiadłości w mar lago na Florydzie. W Krakowie jest ze mną dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Porozmawiajmy chwilę o samych zarzutach. Dlaczego w ogóle mówimy o przestępstwie w sytuacji, kiedy mamy dwie strony, obie godzą się na pewien układ finansowy, pieniądze za milczenie w jakiejś tam sprawie. Układ zostaje zrealizowany, sfinalizowany. I pytanie, to jest wątpliwe od strony moralnej, może odrażające od strony estetycznej, ale gdzie mamy tutaj łamanie prawa. Z punktu widzenia prokuratury amerykańskiej? Chodzi o sposób wydatkowania pieniędzy, które miały być pieniędzmi docelowo. Dla kampanii wyborczej. Rzecz polega na tym, że właśnie tak jak pan powiedział, no, Trump nie byłoby niczym niewłaściwym z formalnego punktu widzenia, z formalnoprawnego punktu widzenia, jeśli by on zapłacił za milczenie na temat własnego romansu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, i to, tutaj dotykamy jednej kwestii, to jest kwestia finansowa, to znaczy tego, czy, czy, czy można w ten sposób działać. Natomiast prokurator rozciąga, i to jest w tej sprawie istotne, rozciąga ten zarzut, który byłby zarzutem dotyczącym przekroczenia przepisów dotyczących sposobu księgowania wydatków. Rozciąga go do, do poziomu zarzutu karnego obejmującego przestępstwo, czyli niewykroczenie już podatkowe, e, karno-skarbowe, jeśli można tak powiedzieć, ale to jest już przestępstwo, zdaniem prokuratury, polegające na tym, że Trump zapłacił te pieniądze po to, aby ukryć fakt, który dyskredytowałby go w oczach opinii publicznej. I tutaj wchodzimy na grząski grunt dyskusji dotyczącej tego, czy to są zarzuty, które mogą się ostać w sądzie, bo ja się z Panem zgadzam w pełni. Można by dyskutować na temat tej kwestii z perspektywy moralnej, estetycznej. Natomiast problem polega na tym, czy. Ten rodzaj zarzutu, który stawia e, prokurator Manhattanu e, Donaldowi Trumpowi, ostanie się w sądzie, czy uda się dowieść, że te nieprawidłowo księgowane wypłaty dla Stormy Daniels. Były wypłatami służącymi nie tyle ukryciu faktu romansu przed żoną, jak chciano by bronić teraz Trumpa, tylko chodziło o to, żeby ukryć ten fakt przed opinią publiczną. I tutaj prokurator powiada, no dobrze, on to zrobił po to, żeby wygrać wybory, zataił część prawdy o sobie. To znaczy, to jest problem dotyczący tego, czy da się coś takiego dowieść przed sądem. Michael Cohen. Człowiek, który został skazany za przekazywanie pieniędzy z Daniels, który kiedyś był prawnikiem Trumpa. Teraz jest jego wielkim krytykiem, no i świadkiem oskarżenia, mówi, że powinny przemówić dokumenty, że to już nawet nie on sam, a on przemawia w tej sprawie chętnie ostatnio, e, będzie mówił, co usłyszał od Trumpa, ale same dokumenty dowiodą, że Trump ma na sumieniu właśnie taki rodzaj postępowania. No właśnie, i tutaj dochodzimy do istoty rzeczy, bo ciągle poruszamy się w mgle. My oczywiście nie znamy tych dokumentów, nikt ich nie zna poza prokuratorem i jego najbliższymi współpracownikami. Na tym polega cały problem, na tym polega cała wątpliwość i głosy nawet ze strony no, takich krytyków jak Mitt Romney który przecież no wiemy jest jedynym republikaninem, który głosował za impeachmentem Donalda Trumpa i on mówi, że to jest motywowana politycznie nagonka na Trumpa. To to prawda, prawda, i to jest ciekawe, że to też jest znamienne, że w obozie republikańskim, nie tylko w republikańskim, bo tutaj część tego komentariatu, który określimy sobie umownie mianem liberalno-lewicowego, też jest powściągliwa. Ale w obozie republikańskim mamy jedność. Nawet ci, którzy są surowymi krytykami Trumpa, na przykład był wiceprezydent Mike Pence, który przecież też znalazł się na kursie kolizyjnym z Trumpem i może walczyć o swoją pozycję, o swoją nominację e, w wyborach prezydenckich, e, który został przez samego Trumpa odsądzony czci i wiary przez jego najbardziej zagorzałych zwolenników oskarżono o zdradę. On też występuje w tej sprawie po stronie Trumpa. To wynika z kilku czynników. Ja myślę, że to jest po prostu sprawa polityczna w tym sensie, że ci ludzie uważają, iż w gruncie rzeczy Trumpowi e, ta sprawa nie zaszkodzi w sensie formalnym. Więc nie ma o co kruszyć kopii, dlatego że jest to bardzo trudne do udowodnienia. No Tak jak pan powiedział, my nie wiemy, jakimi argumentami posłuży się prokurator Bragg. On może posłużyć się, to znaczy, on twierdzi oczywiście, że ma bardzo silne dowody przeciwko Trumpowi, ale my nie wiemy, jaka jest moc tych dowodów. Czy mamy rzeczywiście coś na piśmie, gdzie Trump, jak twierdzi Cohen, miał czy jak sugeruje Cohen, bo to też trzeba by tutaj ostrożnie dobierać słowa, miał dać do zrozumienia wyraźnie, że on się żadnego ujawnienia tego faktu swojej żonie nie obawia, obawia się, że opinia publiczna dowie się o tym romansie i wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z innym postawieniem sprawy. No ale znowu, czy to jest zwykłe zeznanie? Czy to jest gdzieś w jakimś dokumencie, czy to się zachowało i jest to dokumentem wiarygodnym. Poza tym, panie Marcinie, my się tutaj poruszamy w ogóle w sferze pozaprawnej. To znaczy, to jest fajne na scenariusz filmowy. Natomiast zadaniem prokuratora jest udowodnienie Trumpowi, że złamał prawo. Tak. Trump tak. nie musi udowadniać, że nie złamał. To będzie trudne. Trump nie musi nic robić. To prokuratura musi udowodnić mu, że złamał prawo, bo tak działa prawo w państwie demokratycznym, prawda? Wystarczy, że będzie jakaś wątpliwość i on musi zostać uniewinniony. Oczywiście, jeden z komentatorów powiedział, że tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo wysoki poziom prawdopodobieństwa, uprawdopodobnienia tego zarzutu. Nawet jeżeli by przyjąć, że uda się dowieść coś takiego Trumpowi, to weźmy pod uwagę fakt, że tej klasyfikacji przestępstw, to przestępstwo, z którego teraz Trump jest jest nisko w tym amerykańskim katalogu. Innymi słowy, są poważniejsze zarzuty. Ja nie wiem, czy będziemy mieli okazję o tym rozmawiać, ale, ale są poważniejsze zarzuty, i które, które, tam się toczą postępowania. One dotyczą kwestii obliczania głosów Georgii, one dotyczą tej rebelii. 6 stycznia, tak? Tak, dokładnie, która miała uniemożliwić zaprzysiężenie wybranego prezydenta Joe Bidena. To są o wiele poważniejsze sprawy. I jeszcze przetrzymywanie dokumentów tajnych w Maralago, prawda? Które, jak twierdzi Donald Trump, przestały być tajne, kiedy on je tam zaniósł. To też jest ekstrawagancja. Jedna z wielu ekstrawagancji tego człowieka. No, rzecz, rzecz wszakże w tym, że yy, wszyscy chyba mają poczucie, bo widać to zresztą w sondażach, że ten akurat zarzut, przynajmniej ten zarzut, w Trumpa nie uderza. I to się politycznie oponentom Trumpa w Partii Republikańskiej nie opłaca, żeby ten wątek eksploatować, bo on paradoksalnie Trumpa wzmacnia. Nawet ci, którzy by chcieli wskoczyć na tę falę Trumpizmu, no wobec faktu, że ta twarz ludzi jest zużyta, że on ma swoje na sumieniu, że przestał być atrakcyjny, żyjemy w czasach, w których się szybko przestaje być atrakcyjnym politycznie, to w tych warunkach. Wskoczenie na tę falę będzie trudne, dlatego że wyborcy partii republikańskiej uważają to za rodzaj wendety przeciwko Trumpowi. Jest parę spraw, które wskazują rzeczywiście, no, weźmy pod uwagę fakt, że oskarżany jest na gruncie prawa stanowego, nie prawa federalnego. Prokuratura federalna nie zdecydowała się tutaj na stawianie zarzutów. Innymi słowy, sprawa jest z punktu widzenia procesu dowodowego trudna, a ciężar polityczny, czy charakter polityczny sprawy powoduje, czy tło polityczne tej sprawy powoduje, że ci, którzy uważają, iż mogłaby, że coś mogłoby Trumpowi zaszkodzić i chcieliby wykorzystać tę szansę, czy to po stronie partii demokratycznej, czy po stronie kandydatów Trumpa w partii republikańskiej, oni w tym akurat wątku, takie mam wrażenie, tej szansy nie upatrują. i Dlatego mamy do czynienia z, z taką sytuacją, w której partia republikańska, podzielona w istocie rzeczy, stanęła teraz murem za Trumpem. To jest przełom w polityce, w życiu społecznym Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, że można pozwać byłego prezydenta, nikt nie stoi ponad prawem, i to moglibyśmy powiedzieć, jest wspaniałe osiągnięcie amerykańskiego systemu prawnego. Ale jeśli okaże się, że prokurator nie ma wystarczających dowodów, żeby choćby skazać Trumpa na grzywnę, bo tak naprawdę o tym mówimy, Pan o tym wspomniał. Tutaj założenie takie, że za tę sprawę Trump pójdzie do więzienia, jest no, bardzo ambitne, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli się okaże, że prokurator nie ma dowodów, żeby w ogóle udowodnić jakiekolwiek przestępstwo Trumpowi, to to jest kompromitacja, to jest osłabienie prestiżu urzędu nie tylko tego prokuratora, ale także prezydenta, bo to jest. Taki sygnał wysłany światu i wysłany opinii publicznej: O słuchajcie, no, jeżeli macie jakikolwiek problem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to zróbcie pozew, pozwijcie go do sądu, i, i tak jak każdy inny będzie sądzony. No, to jest rzeczywiście nowa sytuacja, no, ale tylko że w Ameryce jest sporo tych nowych sytuacji, generalnie y, zawsze jest jakaś, jakieś wyzwanie, wokół, wokół, wobec którego ten system prawny i system polityczny staje, on się póki co broni, no, to ja słyszę wiele głosów pesymizmu na temat obecnego, obecnej kondycji Stanów Zjednoczonych, one są uprawnione. Natomiast mam wrażenie, że mimo wszystko ten amerykański system prawny i amerykańska elita polityczna jednak wychodzi obronną ręką. Jest jakiś konsensus wokół takich filarów republiki, jeśli można to tak górnolotnie nazwać. Ale no ja się z Panem zgadzam, że, że oczywiście to będzie pogłębiało podziały w Stanach Zjednoczonych, bo fakt, że Trump wychodzi z tego w miarę obronną ręką, wynika z ogromnej polaryzacji obecnej w, w, w amerykańskim życiu politycznym. Przypomnijmy sobie, że skąd, no, trochę podobna sprawa kiedyś ciążyła Billowi Clintonowi chodziło o fakt, że on kłamał w sprawie swoich relacji z Moniką Luński, nie tylko z Moniką Luński, ale to się ciągnęło zanim groziło im impeachmentem to był powód ogromnej ogromnego sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych i wtedy Clintonowi to nie zaszkodziło, ale generalnie uważa się że w dłuższej perspektywie to jednak było coś, co ciążyło demokratom, bo, bo to podważyło reputację Partii Demokratycznej, tego obozu politycznego, liberalnego, szerokiego możemy tak nazwać. W wypadku tego, co się dzieje teraz z Trumpem, można odnieść wrażenie, że to raczej rzeczywiście będzie szkodziło instytucji niż samemu politykowi, bo w ramach tej polaryzacji, jeszcze gdyby doszło do sytuacji, że te, że te zarzuty się nie ostoją w sądzie, one upadną, to będzie oznaczało, że. Wszyscy, którzy bronią Trumpa, powtórzą, to była wendeta polityczna. Chciano dopiec prezydentowi, uniemożliwić mu kandydowanie w wyborach, albo osłabić jego pozycję, bo też od strony prawnej jest kwestia dyskusyjna. Oczywiście mógłby brać udział w tych wyborach, jak wszystko na to wskazuje. Innymi słowy, paradoksalnie by go to wzmocniło, a osłabiło instytucje, które i tak są po tych kilku latach Trumpa osłabione. Bo pamiętajmy, że on jest politykiem, który konsekwentnie podkreśla swoją Swoją swój krytyczny stosunek do instytucji w amerykańskim życiu politycznym. No, i o ile kiedyś można było powiedzieć, tak, dobrze, jest to okay, jakiś element retoryki, ten populizm służy mu dla wzmacniania jego bazy politycznej, i tak dalej, ale to, co zrobił pod koniec prezydentury, fakt, że nie uznał de facto zwycięstwa prezydenta, zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich, fakt, że, że podburzył tłum, I no to, to wszystko wskazuje, że on autentycznie. Kwestionuje, stawia się ponad amerykańskim systemem politycznym i ciągnie, systemem prawnym, i ciągnie znaczną część Amerykanów w tę stronę, co z punktu widzenia spoistości państwa jest niebezpieczne. I to w tym sensie jest bardzo negatywny proces w wielu wymiarach, to co się takich dzieje w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, ale jeżeli by ta sprawa się zawaliła, to mamy na dodatek, oprócz tego wszystkiego, o czym Pan mówi, mamy lewicowego prokuratora. Który, motywowany politycznie, próbuje obalić swojego przeciwnika politycznego. Pan nawiązuje do sytuacji Clintona, ale możemy nawiązać do sytuacji Joe Bidena, u którego również znaleziono dokumenty określane jako tajne, i powiedzmy, że znajdzie się prokurator republikański, który powie: No, rozpocznijmy sprawę przeciwko Bidenowi, dlaczego nie? No tak, mogą powołać specjalnego prokuratora, prawda, nawet w warunkach administracji demokratycznej, gdzie prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości, w warunkach amerykańskich jest z ramienia Joe Bidena, no to będzie wtedy czuł się w obowiązku, bo taka jest praktyka w Stanach, powołać niezależnego od siebie prokuratora, którego działalność będzie poświęcona tylko temu włącznemu aspektowi. Tak się może oczywiście zdarzyć, co więcej, powstaje wtedy wrażenie, że wszyscy mają coś na sumieniu. I to jest w tej historii najgorsze, no bo. Można powiedzieć tak, okej, okay, wszyscy wynoszą te dokumenty, każdy tam ma jakieś wykroczenia przeciwko pragmatyce tego postępowania z dokumentami na sumieniu, więc właściwie dlaczego się tego Donalda Trumpa tak czepiać? Problem chyba polega na tym, że narasta takie przekonanie. W znacznej części wyborców amerykańskich, że mamy do czynienia z ekipą czy elitą polityczną, która generalnie ma dużo na sumieniu, co nie jest prawdą, bo, bo trzeba obiektywnie powiedzieć, że w tej całej historii Donald Trump ma mimo wszystko więcej. To po pierwsze, a po drugie, że działania wymiaru sprawiedliwości, a może raczej aparatu ścigania, no bo tu w sprawiedliwości jest sąd, więc ten aparat ścigania prokuratora, że one są motywowane politycznie. Więc z tego punktu widzenia nie jest to osłabienie instytucji amerykańskiego życia politycznego. Nie wygląda. Wygląda to dobrze. Ja, co gorsza, mam takie wrażenie, że nawet kiedy przyjdzie do naprawdę poważnych zarzutów dotyczących Georgii, czyli tego liczenia głosów, dotyczących wynoszenia dokumentów, o których teraz mówimy, czy dotyczących tej rebelii, to wszystko może na tle niepowodzenia tej sprawy, czy jej rozdmuchania przesadnych oczekiwań związanych z konsekwencjami tej sprawy, może spowodować, może paradoksalnie wzmocnić Trumpa. A przecież chodziłoby na koniec o to, żeby. Powstało takie przeświadczenie, że faktycznie nikt nie stoi w warunkach amerykańskich ponad prawem. Coś, co jest jedną z tych, no z tych elementów, nie wiem, chyba łączących wciąż ten, no, posługując się tą metaforą Abrahama Lincolna, dom podzielony, no, a z drugiej strony kiedyś ta Ameryka nie była domem podzielonym. Nic nie wskazuje na razie na to, żeby to, co się dzieje, miało go osłabić, prawda? To znaczy, jeśli Trump jest osłabiony, to nie z powodu tego dochodzenia. Nie, nie, nie. Dlatego właśnie mam takie wrażenie, że, że polaryzacja polityczna, to zresztą są badania, one nie są na jakichś pogłębionych grupach, nie można powiedzieć, żeby to były, przynajmniej te, które ja miałem okazję przejrzeć, żeby one dawały nam pełny i naprawdę jednoznaczny wgląd w nastrój opinii publicznej. Zresztą wiadomo, że trzeba by zbadać trendy, ale to, co zbadano do tej pory. Pokazuje, że raczej wzmocniło to Trumpa, i myślę, że z tego wynika właśnie postawa jego oponentów politycznych, bo powstała taka nadzieja, że uda się Trumpa zmarginalizować także w Partii Republikańskiej, a ta sprawa paradoksalnie przywraca go tej najbardziej zaciekłej, może najtwardszej części Republikanów owym trumpistom, których, nie wiem, DeSantis na przykład próbował zagospodarować. Inni też mogliby sobie to w ten sposób wyobrażać. No i to Trump zyskuje na tym. On w ogóle, mam wrażenie, jest trochę miotany bardzo rozbieżnymi namiętnościami w tej kwestii. Z jednej strony wiadomo, że jest to człowiek o ogromnym ego. Milioner, były prezydent. Innymi słowy, dla niego cała ta sytuacja była krańcowo upokarzająca. To zbieranie odcisków palców, to formalne aresztowanie na chwilę, była dyskusja, czy mu robić zdjęcia, czy nie robić. No przecież to jest potwornie upokarzające, ale to jest też element amerykańskiej takiej kultury prawnej, prawda? To jest takie publiczne pohańbienie człowieka jeszcze przecież nieskazanego. To Amerykę bardzo różni na przykład od, od realiów europejskich. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z y, sytuacją, w której on widzi w tym pewną szansę. To znaczy on uważa, no to mnie podniesie. Więc on te swoje lęki... Które chyba nie ukrywał nawet przesadnie, bo to widać było w jego postawie. On je próbuje przekuć w sukces. To znaczy, on stara się pokazać siebie jako ofiarę, wie, że to działa. To działa. No tam się ustawiły przecież, kiedy go więziono dwa tłumy. Jeden, jeden krzyczał kolejne cztery lata, dru, drugi krzyczał w więzieniu. Widać, że po prostu Trump wraca. Do tego teatru politycznego, a wydawało się, że jego gwiazda ostatnio przygasa. Więc paradoksalnie cała ta sprawa chyba mu pomaga, nie, bardziej niż szkodzi. No temu oczywiście sprzyjają okoliczności. Żyjemy w poce ogromnej polaryzacji, czyli mobilizowanie swoich, nie przekonywanie centrum. Centrum się kurczy, mobilizujemy swoich, no i Trump na to gra. Mówi pan, że jego gwiazda przygasa. Dlaczego jego gwiazda przygasa? Znaczy przygasała przygasała. To, czy rozbłyśnie nowym blaskiem, to zobaczymy, prawda? Ale rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że Trump jest, no jakby lekko... Pobladu. Pobladu, tak, że jest innym człowiekiem niż był do niedawna. Tak, no dlatego, że no, on bardzo dużo mówi, składa różnego rodzaju deklaracje. To, to, to są kwestie chociażby polityki zagranicznej. To jest tak, że, że on... Się bardzo wyraźnie odcinał od tego konsensusu, który kształtował się w Stanach Zjednoczonych na temat pomocy dla Ukrainy. Ten konsensus oczywiście ma swoje ograniczenia. Można by też dyskutować o tym, jakie jest stanowisko Partii Republikańskiej, ale generalnie, jak on wychodzi i mówi, że bez niego ta wojna, czy z nim ta wojna by się zakończyła szybko, albo w ogóle do niej by nie doszło, bo sprawę by rozwiązał, to jeśli nie liczyć tych najbardziej zagorzałych zwolenników, no to on jawi się trochę niepoważnie, prawda? To jest jedna sprawa. Kolejna to, czy on, on generalnie sprawia wrażenie takiego showmana, który miał swoje 5 minut, a teraz jego argumentacje przechwytują politycy, którzy, którzy jawią się jako racjonalni. Oni Wydobywają to, co było elementem tego Trumpizmu. No bo Trumpizm jest jakby, my używamy tego terminu, ale, ale można oddzielić Trumpi od samego Trumpa. To jest pewien nurt w polityce amerykańskiej i on jest, i dopóki nie wygaśnie, nie wypali się, yy, może on się zinstytucjonalizuje w ogóle, to on będzie wpływał na partię republikańską, nie będzie się dało bez niego. Zwyciężyć w prawyborach w partii republikańskiej. Innymi słowy, nie można być kandydatem republikańskim. Więc myślę, że ci, którzy jawili się jako bardziej przewidywalni, starali się umiejętnie dosyć tych zwolenników tego Trumpizmu, bardziej umiarkowanych, nie wiem, o różnych odcieniach, przechwycić. A on przez swoją taką właśnie niestabilność, która kiedyś była jego atutem, tą zmienność nastrojów, taki rodzaj przesady we wszystkim. On stawał się coraz mniej wiarygodny. I teraz nagle przestaje być tym politykiem, który się jawił jako odchodzący. No, skoro go oskarżają, to znaczy się boją. A jak się boją, to znaczy, że to jest poważny człowiek, który wciąż może wystąpić w naszym imieniu. Rozumują tak ci wyborcy. No im chodzi o skuteczność. Wyborcy mają taką tendencję do pójścia za tym, kto może wygrać. Trump się przez i Czas jakiś, może znowu zacznie się tak jawić. Jako człowiek, który już im tego zwycięstwa nie gwarantuje, no, przegrał też wybory. To w warunkach amerykańskich też jest specyficzne. No, powrót Trumpa i jego kolejne kandydowanie to też byłaby nowość w, w warunkach XX, XXI wieku. Bo na ogół ten, kto prze, o, o, przegrywał, już nie wracał. No właśnie z tego względu. Bo nikt nie lubi tego, kto przegrywa. Tak, dokładnie tak. Mówi pan, że ta sprawa może być dla niego szansą. No chyba problemem jest to, że następne przesłuchanie dopiero w grudniu. To znaczy, coś się tam będzie działo w międzyczasie, ale to da się tak podrzucać pod ten ogień yy, przez te kolejne miesiące? No myślę, że będą podrzucać i dni drudzy. Mamy te postępowania, które jeszcze są w toku. A Trump będzie teraz pokazywał się jako ten, który siedzi w oblężonej twierdzy i będzie wzywał swoich zwolenników do konsolidacji. No to jednak to działa. No, płynęły dolary, prawda? Wiadomo o tym, że on uzyskał spore wsparcie ze strony swoich zwolenników, nie tylko w postaci manifestacji, ale także. Ale także wpływów finansowych, więc póki co ten mechanizm działa. No on ma taką specyfikę. To jest człowiek, który umiejętnie potrafi wykorzystać falę, która płynie. To jest konsekwencja jego takiego doświadczenia w show biznesie, w biznesie. I myślę, że on będzie próbował korzystać na tym. To jest, to jest. Oczywiście nie wiemy. Co się wydarzy, no bo do grudnia może się wiele rzeczy wydarzyć w polityce, bardzo wiele rzeczy może się, to jest cała epoka, zwłaszcza w, współcześnie w polityce, ale no, on widzi w tym szansę i będzie się tego trzymał. Czy mu się uda, no czas pokaże. Może, bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć. Póki co myślę, Biden ma wciąż y, większe szanse na zagwarantowanie sobie zwycięstwa, y, a chyba kandydatura Trumpa by mu to ułatwiła. Bardzo dziękuję. Dr. Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem raportu na dziś. Dziękuję uprzejmie. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam Państwa w wielką sobotę na wielkanocne wydanie raportu o stanie świata. To będzie świąteczne, specjalne wydanie. A w poniedziałek raport o książkach. Też proszę nie przegapić. Tymczasem dziękuję bardzo za dziś i dziękuję za to, że nieustannie jesteście Państwo z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy hale, Six Construction, firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski, 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Kr Group, firma outsourcingowa www.krgrup.pl razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa Gdańsk Bytom Michał Małkiewicz Northmaster marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata Dom Wydawniczy MuzA bo świat nie jest nam obojętny Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. Universal Music Publishing, Bank Muzyki Licencyjnej, Muzyka do oprawy podcastów, gier, filmów: www.universalproductionmusic.com Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także Budros Pompy Ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.biz Flexi Project Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów JMP z miłości do sportu z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka: kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software Sławomir Zając Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.